Jest to 10. spotkanie organizowane przez Uniwersytet Adama Mickiewicza i Uniwersytet Poznański. Dzisiaj chcielibyśmy rozmawiać o kłamstwie i prawdzie w mediach publicznych. Jak ono jest używane, jakie są potencjalne ofiary. Natomiast drugi nurt dotyczy technologii, ponieważ to, z czym mamy do czynienia obecnie, jest właśnie niesamowite rozprzestrzenianie się tego zjawiska dzięki internetowi, dzięki mediom społecznościowym. To oznacza, że ludzie tak naprawdę nie tyle szukają informacji, poza być może na portalach w rodzaju jak dotrzeć z jednego miejsca na drugie, ale szukają tak naprawdę potwierdzenia swojej wizji rzeczywistości. Zatem tak jak w społeczeństwie rozwiniętym, ale tej ery industrialnej, mieliśmy do czynienia z takim dominującym modelem stosunków komunikacji masowej, który określany był mianem usługowego, to znaczy każdy sobie poszukiwał zaspokajania potrzeb w różnych mediach, tak w tej chwili w moim przekonaniu zaczyna dominować taki asocjacyjny model, czyli taki stowarzyszeniowy, czyli szukam nie tego dobra, tej produkcji medialnej, która zaspokoi moje zróżnicowane potrzeby, ale szukam tej, przynajmniej w odniesieniu, jak mówiłam, do informacji, która po prostu przedstawi dokładnie ten sam pogląd na rzeczywistość. W tym momencie, w którym jakieś doświadczenia emocjonalne stają się ważniejsze niż real, mówiąc językiem młodych ludzi, im większa złożoność, taka nieprzejrzystość, nieklarowność świata, tym więcej miejsca dla postprawdy. Bo proszę zauważyć, że ta złożoność powoduje taką sytuację, w której właściwie każdy scenariusz jest równo prawdopodobny, w którym nie ma rzeczy niemożliwych. Problem to dzisiaj media społecznościowe. I dzisiaj w mediach społecznościowych podejrzewam, że na tej prawdzie czy postprawdzie właściwie zarabia się najwięcej. No bo z jednej strony można załapać się na ten tort reklamowy, który przy tych komentarzach jest. Z drugiej strony można być po prostu wykonawcą pewnych zleceń, że o tym mówimy źle, a o tym mówimy dobrze. I za tym kryją się pieniądze. Marketingowcy dawno doszli do wniosku, że żeby sprzedać produkt lub usługę, to lepiej ją sprzedać na gruncie emocji, a nie na gruncie rozumu. Te klasyczne już zawołania, jesteś tego warta, tak? Musisz to mieć, tak? No one oddziałują na sferę emocjonalną. To, że ktoś jest warty, nie wiem, jakiegoś tam produktu, to nie znaczy, że musi na niego wydać pieniądze, pozbawiając się możliwości kupienia tego, co naprawdę potrzebuje. To jest wybór na zasadzie emocjonalnym, a nie na zasadzie racjonalnym. Jeśli przeniesiemy tę samą technikę do sprawy politycznej, no to dla takiego zawodowego marketingowca sprzedanie polityka jest takim samym zadaniem, jak sprzedanie, nie wiem, samochodu, czy pralki, czy czegoś innego. W związku z tym sprzedaje się to emocjonalnie. I z kolei w tym przypadku łatwiej jest wywoływać emocje negatywne niż pozytywne. Dlatego mamy taki ogromny napływ hejtu. To społeczeństwo z jednej strony jest coraz bardziej sfrustrowane, coraz bardziej się boi. To już nie jest społeczeństwo ryzyka, to już jest społeczeństwo strachu. Więc ja bym powiedział, że można zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, przywrócić wiarę w to, że pewnego typu być może bardziej tradycyjne cele czy aspiracje są osiągalne. Czyli krótko mówiąc, zlikwidować tą najgłębszą podstawę frustracji społecznej. A druga rzecz, która też wydaje mi się jest istotna, to jest jednak intensyfikacja takiego zaangażowania obywatelskiego. Socjologowie mówią o organizacjach strażniczych czy dziennikarstwie obywatelskim. No, w pewnym sensie zadanie udowadniania prawdy spoczywa na stronie społecznej. Skoro nie są tego robić głównonurtowe media, bo się nie opłaca, bo się nie da, bo to źle wpływa na wyniki sprzedażowe, oglądalność, klikalność i tak dalej, no to być może powinna to robić, tak jak powiedziałem, strona społeczna.